Duży może więcej. Tak podsumować można w skrócie filozofię funkcjonowania Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Łom powołano do życia w kwietniu 2014 roku. Zrzesza on 5 powiatów oprócz miasta Łódź, także powiat łódzki wschodni, brzeziński, zgierski oraz pabianicki. Połączone siły kilkunastu samorządów starają się pozyskiwać środki na rozwój całego regionu. Na rozbudowę transportu zbiorowego, rewitalizację czy modernizację infrastruktury drogowej. W połowie grudnia na terenie naszej gminy odbyło się zebranie Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Była to okazja do podsumowania mijającego roku i jednocześnie do rozmów o latach kolejnych. Zgodnie podkreślano, że współpraca miast i gmin w ramach aglomeracji jest konieczna. Myślenie w perspektywie właśnie takiej, że to jest jednak pewna całość, o której powinniśmy myśleć, a z drugiej strony no pojawił się 1 miliard złotych dodatkowo. Gdybyśmy się nie skrzyknęli, to tego 1 miliarda złotych na inwestycje by nie było i o te pieniądze bylibyśmy ubożsi. W ramach działań łomu przeprowadzana jest m.in. termomodernizacja placówek oświatowych. Efekty tych działań widoczne są także na terenie Strykowa. Gośćmi konferencji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego byli przedstawiciele Politechniki Łódzkiej. Naukowcy chcą współpracować z samorządami, aby tworzone przez nich projekty miały wartość nie tylko teoretyczną, ale także praktyczną. Politechnika Łódzka bardzo liczy na współpracę z miastami ościennymi. Stryków jest rozpoznawalnym obszarem, jeśli chodzi o rozwój logistyki i ta logistyka będzie w najbliższych latach jednym z naszych flagowych kierunków kształcenia i chcielibyśmy, żeby nasi studenci mogli rozwijać się właśnie i te kompetencje, w które my wyposażymy studentów, żeby mogły być wykorzystane na potrzeby naszego regionu. Tu myślę konkretnie o Strykowie. Temat naszego miasta często pojawiał się podczas spotkania Stowarzyszenia Łom. Rynek pracy w gminie Stryków należy do najszybciej się rozwijających. Codziennie do centrów logistycznych dojeżdża kilka tysięcy osób. Aby utrzymać rozwój podstrykowskiej strefy, konieczne są działania o zasięgu aglomeracyjnym. Co zrobić? Zadajemy sobie dzisiaj pytanie, żeby uniknąć tych problemów, że pojawi się inwestor, który chce kolejnych 500 miejsc pracy, a my powiemy, że nie mamy ludzi do pracy. A są rejony z kolei, gdzie tej pracy nie ma. Jednym z zadań łomu jest rozwój komunikacji w ramach aglomeracji. Dbałość o infrastrukturę drogową i transport zbiorowy jest nie tylko w interesie mniejszych miast. Coraz częściej zdarza się, że mieszkańcy Łodzi przenoszą się na tereny podmiejskie. Łódzki Obszar Metropolitalny liczy 2500 km². Zamieszkuje go ponad 1 milion osób. Pokolenie naszych dziadków, a może jeszcze rodziców, pamięta czasy, gdy ozdoby na choinkę przygotowywało się samemu, a nie kupowało w sklepie. Okazuje się, że tradycja własnoręcznego tworzenia świątecznych elementów nie zniknęła. W Domu Kultury w Strykowie rozstrzygnięto konkurs na gwiazdę betlejemską wykonaną z masy solnej oraz tabliczkę wywieszkę z życzeniami świątecznymi. Łącznie zgłoszono prawie 100 prac. Ta praca powstawała 2-3 dni. Pomysł z internetu, od rodziców, od babci. I wpadłam na taki pomysł z dawnych też prac, bo dosyć długo robię właśnie z masy solnej. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Stryków. Gwiazdę betlejemską z masy solnej wykonali najmłodsi z uczniami klas pierwszych włącznie. Natomiast tabliczki, wywieszki przygotowali uczniowie klas od 2. do 7. Autorów najpiękniejszych prac nagrodzono. Wcale się nie spodziewałam pierwszego miejsca pracy, nie wiem ile robiłam, ale można powiedzieć, że teraz długo technika była trochę trudna, tylko wycinanie trochę mama pomogła, bo jak ja nożyczki biorę, to trochę krzywo wycinam, ale tak to większość sama robiłam. Pomagała mi w niektórych momentach mama, bo sama bym nie zrobiła na przykład wycinania desek. Pomysł zaczerpnęłam z moich dawnych prac i trwanie robiłam tą pracę 2 dni. Dostarczone na konkurs gwiazdy betlejemskiej i tabliczki robiły wrażenie. Może dlatego, że ich przygotowanie nie było proste. Zaczęliśmy ja z mamą odmyślać, co wyjdzie. W końcu rozmyśliliśmy się i pomyśleliśmy, że taka prasa będzie ładna. No i tak robiliśmy, aż w końcu zrobiliśmy i posłaliśmy ją na konkurs. W głównej sali Strykowskiego Domu Kultury zaprezentowano wszystkie zgłoszone prace, nie tylko wyróżnione. Była to forma nagrody za aktywność najmłodszych. Dodatkowym prezentem dla uczniów był spektakl w wykonaniu Teatru Trip. Staramy się jako taki prezent świąteczny dzieciom właśnie zaproponować bajeczkę, oczywiście o tematyce też świątecznej i co roku zapraszamy teatr z takim świątecznym przesłaniem i dzisiaj mamy bajeczkę o niezwykłych przygodach Ruperta Grina. No przecież wszyscy wiedzą, że święty Mikołaj nie istnieje. No pewnie. Dobre. Jak to Mikołaj nie istnieje? Ja muszę pies go ratować! Ja muszę... Nie. Ja muszę tutaj go najpierw uratować. Ale jak ja go tutaj uratuję, to on tam umrze. Nie, tutaj. Nie wiem! Ratunku! Ja mam, co mam robić? Przedstawienie opowiadało o Ali i Piotrze. Udało im się przenieść w czasie i uratować tradycję wręczania prezentów przez Mikołaja. Spektakl został żywo przyjęty przez dzieci. Aktorzy umiejętnie nawiązywali kontakt z młodymi widzami. Serdecznie wszystkich witam. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyliście na rozstrzygnięcie świątecznego konkursu i w zasadzie też na takie świąteczne, przedświąteczne nasze spotkanie, które staramy się tutaj zorganizować w Domu Kultury każdego roku przed świętami. Bardzo się cieszę, że z roku na rok, z konkursu na konkurs jest coraz więcej osób. Raz w tym roku było 17 zbiórków, czyli właściwie z 17 kół gospodyń, także naprawdę fantastycznie, że również nowe koła się włączyły do tego konkursu i wzięły w nim udział. I myślę, że z dużą korzyścią. Także wszystkie prace będzie później można oglądać. W tym roku temat naszego konkursu Świąteczne Serce. Zawsze lubię wymyślać temat i później patrzeć, jak Państwo sobie z tym radzicie. Jak bardzo twórczo podchodzicie do tego tematu. A najbardziej lubię takie pytania, telefony do mnie na przykład, ale co tu ja mam zrobić? To taki trudny temat, co ja mam wymyślić? A ja zawsze mówię, że zawsze wierzę w Wasze twórcze podejście do tematu i nigdy się nie zawodzę. I zawsze naprawdę widzę przepiękne prace. Wykorzystujecie też Państwo to, czego się uczycie na naszych warsztatach, jakie staramy się Wam zaproponować. zorientować. No, artysta dużej klasy by się nie powstydził. Tegoroczna edycja naszego konkursu wzbogacona jest o przekazanie prac na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W OSP Stryków będzie można zakupić te prace. Pieniążki będą przekazane właśnie na WOŚP. Cena wywoławcza, tutaj się dowiedziałam, jest 20 zł i oczywiście będzie można zastanowić się, czy można dać więcej. To już wszystko będzie zależało od Państwa.